Jako korepetytor online z przedmiotów ekonomicznych omówię Wam zagadnienie z finansów, zagadnienie rent, czyli stałych płatności co do wysokości i cyklicznie dokonywanych. Zadanie ma następującą treść. Pewien student zbiera pieniądze na mieszkanie, które chce kupić za 5 lat. Zakłada, że będzie ono wartości 200 tysięcy złotych. Do tego czasu chce systematycznie zbierać pieniądze, zamierza wpłacać stałe kwoty płatne na koniec każdego roku przez całe 5 lat trwania zbiórki. Roczna stopa oprocentowania tego rachunku bankowego już po uwzględnieniu podatku dochodowego od przychodów finansowych wynosi 10% rocznie. Obowiązuje kapitalizacja roczna. Ile musi każdorazowo wpłacać na taki rachunek oszczędnościowy, aby zebrać na niezbędną kwotę? Pytanie więc brzmi, ile wynosi stała płatność, czyli u nas renta? Z treści zadania wynika, że mamy do czynienia z kapitalizacją roczną. Co to mi to daje? To, że stopa procentowa roczna, która tutaj wymieniona jest jako 10%, nie musi w żaden sposób być przeliczana na żadną miesięczną, kwartalną, przez nic nie musi być dzielona. To jest ta wskazówka. Dodatkowo, już na pewno zapiszemy, że A to jest ta właśnie wysokość stałej wpłaty, jaką musi on, ten student, wnosić do banku. Kolejnym elementem jest to, że my wiemy, że on chce po okresie 5 lat, za 5 lat otrzymać kwotę 200 tysięcy złotych. Ten czas liczony jest w pierwszym momencie tutaj w latach i musi być zgodny z częstotliwością naliczania odsetek, czyli z kapitalizacją. W związku z tym, że jest ona roczna, nie musimy naszego okresu czasu liczonego w latach zmieniać na, nie wiem, miesiące, kwartały itd., żeby dostosować do częstotliwości naliczania odsetek. Jeżeli wiem, że stopa oprocentowania w tym zadaniu wynosi 10% rocznie, wybieram odpowiedni wzór na liczenie wysokości renty na podstawie kwoty, którą chcę otrzymać za jakiś czas, czyli tu akurat za 5 lat. Więc to jest wzór na wysokość rent płatnych z dołu, ale na podstawie wartości przyszłej. Gdy podstawimy zarówno wartość, jaką on chce zebrać, jakie było oprocentowanie rachunku i N, czyli liczba tych kapitalizacji, tu akurat liczona w latach, wychodzi nam wynik, gdzieś w zaokrągleniu taki powinien Wam wyjść jak mnie. Kwestia jest powiedzmy dokładności Waszego albo mojego liczenia. Tu się tym nie przejmujcie, ważny jest sposób rozumowania i podstawienia do odpowiedniego wzoru. Na koniec zostaje nam interpretacja. Możemy napisać krótko, że płatność stała powinna być dokonywana w wysokości 32 000 759 zł i 50 groszy, oczywiście co koniec każdego roku przez 5 lat, żeby zebrać po tym okresie 200 tysięcy złotych przy oprocentowaniu tego rachunku oszczędnościowego 10% w skali roku. Na tym kończę omawianie przykładowego zadania. Jeśli to omówienie jest dla Was niewystarczające lub macie własną listę swoich zadań do opanowania, to zapraszam do nadsyłania maili wraz z załącznikami na adres mailowy zadania-projekty@wp.pl. Gdy będę miała taką możliwość, to na pewno odpiszę. Nie zostawiam maili bez odpowiedzi. Cały zakres materiału, jak i zasady współpracy ze mną są na stronie internetowej zadania-projekty.pl. Kanał YouTube Plus Projekt jest tylko mojego autorstwa. Zapraszam do jego subskrybowania. Takie dodanie do listy subskrybowanych kanałów pozwoli innym studentom dowiedzieć się o jego istnieniu i możliwości korzystania z jego zasobów. Dla mnie osobiście będzie to dobra wiadomość, że filmy przeze mnie przygotowane uznajecie generalnie za przydatne i powinnam nagrywać kolejne. A pomysłów na kolejne filmy mam jeszcze wiele. Filmy możecie naturalnie
oceniać. Oczywiście możecie również krytykować filmy, jeśli jest taka potrzeba. Możecie zadawać również konkretne pytania dotyczące odtworzonego materiału. Mile widziane są również krótkie komentarze, czy dany film się po prostu Wam podobał, czy też nie. Na pewno chętnie zapoznam się z Waszymi uwagami, gdy tylko będę miała możliwość, na nie odpowiem. Zapraszam do udostępniania konkretnych filmów znajomym, czy to na maila, czy to na forum studenckie. Tu jest możliwość czy kopiowania adresu filmu, czy bieżącego fragmentu, czy kodu do umieszczania na stronie. Wówczas Wasi znajomi będą mieli większe szanse na sprawne nadrobienie zaległości w danym zakresie po odsłuchaniu moich wskazówek co do sposobu rozwiązywania zadania. To nie musi być trudne. Ktoś po prostu to musi prościej omówić. Pamiętajcie, że moje filmy mają charakter poglądowy. Wyjaśniam na nich konkretne zagadnienia z przedmiotów ilościowych. Dla Was najważniejsze pozostają notatki z ćwiczeń i z wykładów z Waszej uczelni. To wiedza ćwiczeniowców i wykładowców pozwoli Wam zdać najpierw kolokwium, a potem egzamin. Pamiętajcie, przeliczajcie zadania samodzielnie, ręcznie, te zadania z uczelni zgodnie z obowiązującymi na niej wzorami, bo tylko tym sposobem macie szansę na zaliczenie.